Cześć, witam wszystkich. Więc tak, żeby zrobić maksymalną moc, musicie wiedzieć, jak to się robi i do czego zmierzacie. Więc tak, musicie mieć wszystkich głównych ocaleńców mitycznych. Docelowo musicie mieć tylko mitycznych głównych ocaleńców, a całą resztę legendarnych. Ważne, żeby umieć ustawić wszystkich ocaleńców. Wszystkie oddziały muszą mieć dopasowanego przywódcę, a każdy ocaleniec musi być ulepszony na maksa. Trzeba zrobić jak najwięcej premii w oddziałach. W tych premiach chodzi o to, żeby ocaleniec miał dopasowaną osobowość i premię z drugim podobnym ocaleńcem, który też ma dopasowaną osobowość i premię. Gdy te dwa czynniki są dopasowane, wtedy podświetlają się te dwie wartości na żółto. Premie mogą zawierać dwóch lub trzech ocaleńców i tak musicie dopasować we wszystkich innych oddziałach. Dopasowujcie tych, których się da, a resztę dajcie jak najlepszą, żeby chociaż osobowość pasowała. W ten sposób bez doładowań możecie uzyskać 131 mocy. W premiach ważne jest to, jeśli na przykład ocaleniec ma osobowość analityczną, to drugi też musi mieć, a premia, jeśli jeden ma premię od regeneracji osłony, to drugi też musi mieć i jest to para. To samo z trzema, co mają takie same premie. Potem, jak już wszystkie premie ustawicie, tak jak mówiłem, i ulepszycie wszystkich na maksa, będziecie musieli zdobywać super doładowania w wyprawach i w zadaniach tygodnia na misję o mocy 160. Zadania tygodnia na super doładowania pojawiają się w czwartek i polegają na zrobieniu 10 misji o mocy 160. Następnie ulepsza się ocaleńców poprzez super doładowania. Do autouzupełniania zachęcam tylko te osoby, które nie potrafią ustawić premii w oddziałach, ponieważ ta funkcja ustawia kilka mocy mniej niż sami moglibyście ustawić. Jednak właśnie te osoby, które kompletnie nie wiedzą, jak ustawić sobie moc, mogą skorzystać z tej funkcji i mogą się też nauczyć trochę z niej. Jeśli nam się trafią mityczni ocaleńcy, ja mam takich dwóch, wpasowujemy ich w odpowiednio pasujące oddziały, żeby zgadzała im się osobowość, a najlepiej też premia pod zastaw. Jeśli źle włożymy gdzieś super doładowanie, niezależnie czy to bohaterowie, pułapki, czy też schemat broni, można usunąć ten schemat, a super doładowanie odzyskamy. Więc jak już wszystkie wyprawy i misje na super doładowania zrobię, czekam na następne. Pozdrawiam, pobawcie się tym. To jest dość ciekawe. Pa, cześć!